Pan Tomasz Siemoniak, pan minister obrony narodowej, który dożynkował u nas w niedzielę, no rzeczywiście chce dyskutować o bezpieczeństwie, o tym, w jaki sposób to bezpieczeństwo w Polsce powinno wyglądać. Woła do iluzorycznego i wymyślonego przez siebie ewentualnego ministra obrony narodowej, co jest oczywistą nieprawdą, Antoniego Macierewicza. Panie Antoni, pan się nie boi. Ja mówię do pana Siemoniaka, panie Tomaszu, pan się nie boi. Pan tutaj przyjedzie do tego Wałbrzycha i naprawdę siądzie do poważnych rozmów na temat złotego pociągu. Dlatego, że proszę państwa, od 2 miesięcy no, trochę się bawimy. Ja oczywiście jestem dumna z tego, że dziennikarze w Warszawie zaczepiają mnie i ciągle pytają o złoty pociąg i ja mogę opowiadać różnego rodzaju legendy i cały świat o nas mówi. Cieszę się, że motywuje to innych do tego, żeby poszukiwać, bo rzeczywiście bezcenne mamy tutaj i legendarne tajemnice w Wałbrzychu. Na to są po pierwsze potrzebne pieniądze i rzeczywiście czas najwyższy i o to też apelowałam do Ministerstwa Kultury, żeby w centrum Książa i tego wszystkiego, co się wokół Książa znajduje, skupione zostały pieniądze po to, żeby jednoznacznie rozstrzygać, czy my coś mamy, czy my czegoś nie mamy. Bo proszę państwa, nie wiem, czy państwo zauważyli, ale te dwa ostatnie miesiące to taka Polska w soczewce, polegająca na tym, że państwo funkcjonuje teoretycznie. Czy państwo sobie wyobrażają jakikolwiek cywilizowany kraj, w którym tak sensacyjne odkrycie, no prawie że potwierdzone, prawie że na wyciągnięcie ręki, tak? Nie ma jakiegokolwiek rozstrzygnięcia i decyzji, czy ono jest, czy tego nie ma. Mało tego, ściągane są tutaj różnego rodzaju służby, inspekcje. Pan prezydent Szołemej trochę z półuśmiechem mówi o złotym pociągu. Główny konserwator mówi, że owszem jest, że widział zdjęcia. Pani minister kultury mówi o tym, że jest to legenda. A tutaj dochodzi do różnych zdarzeń, tak? To znaczy w tej chwili razem z tymi emocjami, promocją, turystami zjeżdżają też osoby, które uważają, że te skarby są wszędzie. W związku z tym w bardzo wielu miejscach w tej chwili zrobiło się niebezpiecznie. Na pewno państwo słyszeli, bo to pewnie państwo pierwsi podawali informacje, co się wydarzyło w Świebodzicach. Zapuszczają się oni aż do grobowców niemieckich, uznając, że być może stamtąd prowadzą jakieś drogi do złotego pociągu. I po prostu mamy no, śmiertelny wypadek, tak? Człowieka, który tam właśnie poszukiwał skarbów. Są poodkrywane wzdłuż pełcznicy w starych kolektorach studzienki. One są bardzo głębokie, w związku z tym nie tylko poszukiwacze, ale również zwykli spacerowicze no w tej chwili no, mogą mieć kłopot. W związku z tym ja wystąpiłam do 3 ministerstw, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, wystąpiłam do Ministerstwa Obrony, do pana Tomasza Siemoniaka z zapytaniami. Ile to kosztuje już? Dlaczego nie ma rozstrzygnięć? Jaki potrzebny jest sprzęt? Jakiego brakuje? Skąd trzeba pożyczyć? To też już do państwa prawdopodobnie poszło. I oczywiście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W jaki sposób Wałbrzych i okolice są w tej chwili zabezpieczone? I zwyczajnie, ile to kosztuje? Bo jeżeli, proszę państwa, my przeżywamy dramat związany z nielegalnymi imigrantami, dlatego że jeżeli chodzi o uchodźców, w tej chwili ONZ szacuje, że to jest w granicach 30% zaledwie, a tak to są po prostu nielegalni imigranci, którzy przekraczają granicę wcześniej wyrzuciwszy wszystkie dokumenty. Dlatego tak trudno ich zweryfikować. Jeżeli na Komisji do Spraw Unii Europejskiej przychodzi pani minister Piotrowska, która ponoć bacznie coś wczoraj sprawdzała i czyta z kartki, i my mamy dożynkującego ministra obrony, który sobie dowcipkuje i bawi się złotym pociągiem, no to rzeczywiście ja próbuję ustawić to wszystko na nogach i poprosić pana ministra, żeby zajął się tym, jakie ma swoje obowiązki, natomiast żeby rzeczywiście tutaj podjąć jednoznaczną decyzję. I skąd też ten apel, oprócz jakby uporządkowania sytuacji i zaoszczędzenia publicznych pieniędzy, z jakby uwypukleniem tego, co najważniejsze, wypromowania w zupełnie inny sposób, przy pomocy prawdziwych znalezisk tych skarbów, które są wokół Zamku Książ. Bo proszę państwa, ja sobie przeglądałam różnego rodzaju dokumenty rządowe. W 1994 roku pan obecny poseł, on nie jest przewodniczącym klubu, ale to był minister Żelichowski,
podpisał pierwszy dokument w sprawie znaleziska. Od tamtego czasu, tutaj była specjalna ekipa, tutaj był zaangażowany Gromosław Czempiński, UOP, wszystkie dokumenty wtedy sprawdzane, mapy, zdjęcia, wszystko jest w posiadaniu polskiego rządu. Stąd, proszę Państwa, moje ubolewania i moje temperowanie jakby tej zabawy, no właśnie z tego się bierze. Z faktów, że musimy w dzisiejszych czasach przy takim sprzęcie na całym świecie, proszę Państwa, to naprawdę jeżeli czegoś nie mamy, to można pożyczyć. Z dokumentacji, która jest od 1994 roku. Wtedy w 1994 roku, proszę Państwa, minister podpisywał to porozumienie z grupą poszukiwaczy, gwarantując im 10% wartości znalezionych skarbów ukrytych na tym terenie przez hitlerowców. Później ci, którzy mają podpisane dokumenty, bombardowali przez 8 lat rząd Platformy Obywatelskiej. Z moich informacji wynika, że pisali do wszystkich, i do pana ministra Karpińskiego, do Schetyny, do Boniego, do Rostowskiego, do pana Wojtunika i dalej nic, natomiast 2 miesiące dyskutowania o tym, czy jest złoty pociąg, czy też nie. I mam nadzieję, że dostanę w miarę szybko odpowiedź, bo rzeczywiście jest to palący temat i będziemy mogli w sposób jednoznaczny powiedzieć, czy cieszymy się ze złotego pociągu, bo nawet jeżeli tam są, czy byłyby dokumenty, to również byłoby bezcenne znalezisko, czy po prostu niczego tam nie ma. Trzeba być jednoznacznym, bo to kosztuje zbyt dużo emocji i za moment zbyt dużo pieniędzy.